Witam serdecznie. Kolejne spotkanie z twórcami ludowymi. Jesteśmy w bardzo szczególnym miejscu w Zakopanem. To bowiem Izba Twórcza, kuźnia świętej pamięci Władysława Gąsienicy Makowskiego. Są z nami jego synowie, jest również jego zięć i pokażemy tutaj, jak to się zaczęło i powiemy, jak to się zaczęło tutaj właśnie w Zakopanem na Sobczakówce, to piękne kowalstwo. Jest ze mną w tej chwili pan Andrzej Gąsienica Makowski, syn świętej pamięci Władysława, którego poproszę o parę słów na początek. Kiedy poszedłem do szkół na juchaskę studencką, to ten zbyr kowadła dolatował do mnie pod Paweł i wtedy coś mnie w nocy przytkało i trzeba było napisać wiersz. Napisałem wiersz o ojcu, ze mi do chleb, ojciec do mi chleb. Co się mi w nockę zdaje, co się mi śnije, zase mój ojciec w kowadełko bije. Kuje, ojciec kuje, zbyrk się hen łosodzi i ku mnie tu w nockę, kiedy już śpiew przychodzi. Kujcie, tato, kujcie, mnie się serce kraje, kiewą kowadełko zbyrk piękny oddaje, bo pod wasą rączką pięknie to wychodzi, na wasym kowadle kwardych chleb się rodzi. Hej, kies wy mi ojciec, tego nauczycie, pudę ja z tym chlebem bez caluczkie zycie. Pudę ja bez zycie i będę wam wdzięczny za to kowadełko mi też tak za zbierci. I młotecek w ręce będzie mnie tak słuchał i ogień na kuźni cerwiniczko buchał. A serduszko moje świarnie będzie wieło za to, co chcę pragną, to się mi spełniło. Hej. I takie to były początki mojego pisania. To był pierwszy wiersz, który ukazał się i jest taki w 70 roku, no oddający to, co, z jakiego rodu człowiek pochodzi. Nasza kuźnia pierwsza była tu zaraz nad cichą wodą, bo tu płynie cicha woda przez Zakopane. Była mała kuźnia, ojciec tej kuźni wykuwał piękne rzeczy. Schodzili się ludzie, kuźnia do niej to była takim miejscem spotkań. Przychodzili, czytali książki, opowiadali dawne rzeczy, także człowiek się uczył też nie jedno kowalki, ale też i świata, polityki, no bo trzeba było umieć zagadać i ta kuźnia była takim miejscem spotkań. No a my od małego jak dzieci, no to mieliśmy jedną rzecz, tłuc po palcach, no tak można powiedzieć, tłukliśmy koks, zanim dostali młotek już do ręce, żeby z ojcem kuć, bo całe coś to pomagała mama. Mama jak za zbierką na kowadle, to mama wiedziała, kiedy przylecieć, kiedy mam mu zaciąć i razem kuli. A potem jak my rośli z bratem, no tośmy po prostu już ojcu pomagali. Nasza kuźnia taka była takim miejscem, gdzie sąsiedzi lubili przychodzić. Ojciec i konie umiał podkuwać, no ale przede wszystkim rzeczy artystyczne. Pierwszy jego kościół to jest w Gronkowie okuty. Prawie się urodził, to był 52 rok, ja go nie kuł, ale ojciec wykuł ten właśnie kościół. No i potem po kolei te różne rzeczy po prostu kowalskie były robione. Ojciec po prostu to był tak zalubiony w kowalce, a przede wszystkim cóż jest strasznie ślepotny. On jak stanął za kowadlem, zresztą tu w środku w kuźni widać, ma orła legionowego, tego wolnego orła, ślebotnego, to on taki stawał na tym kowadlem i czuł się jak orem nad Tatrami i te swoje myśli przekładał na to żelazo. I powiem tak, że widziało się kiedy na tego wiele lulki, trzy jakieś tam złotogłowia i jakiś ipącek. Jak to będzie robił, no nie? I to zrobił, a potem my patrzyli na te kwiatki, no faktycznie takie to miało być. Uczyliśmy się tam patrzenia takiego przestrzennego, tego artyzmu jego, bo naprawdę był to wielki artysta. On tak czuł metal, że ja dopiero na czwartym roku studiów się dowiedziałem o niektórych strukturach stali, jak to się wszystko układa, jak się hartuje, jak się przekłada, jak ten. A on już to miał w sobie, że tak powiem, zadane już dar Boży, no bo tak można powiedzieć. Chociaż w rodzinie z metalem mieliśmy do czynienia, bo mój dziadek, jego ojciec był spinkarzem, sencerzem. Pradziadek służył w wojsku austriackim, Franciszek, przy koniach. Potem tu był fiakrem, no to też miał z kowalką do czynienia. Także tą tradycję taką mamy głęboką. No i czujemy to żelazo, czujemy to piękno, które wydobywa się, kiedy się rozgrzeje.
ale ja się rozgrzeje metal. I to zaraz to trzeba mieć tak przemyślane, co by tak zacząć, bo to nie ma sensu. Trzeba raz, dwa, wykuć taki kwiotek, co ma być akurat umyślane, bo zaraz wystygnie i już się możesz nie klepać po kowadle, a nie już wykuć. Także ojciec ten chleb kowalski pięknie tutaj wypiekał na tym kowadle. Nawet wielce to docenił święty Jan Paweł II, bo ojca znał dobrze temu, że tata też był specjalistą od tabernakulów. Tu dość dużo w naszych tutaj klasztorach, ale na przykład w szpitalu są tabernakula, które robił ojciec i po świecie te tabernakula. I tutaj zlecił to jak gdyby wykonanie tej roboty na chrzeptówkach ojcu, bo wiedział, kto to jest. Nawet ksiądz Rozek nie wiedział, że to tu Makowski takie rzeczy potrafi do końca robić. I co można powiedzieć, ojciec, przychodzimy do kuźni, ojciec miał wszystkie wzory w głowie. Nie było rysunku, tylko trzeba było tak zaciąć, czy tak zaciąć i to zrobić. Także myślę, że był wielkim artystą z potrzeby serca, przerobił tony żelaza, ale to żelazo było dla niego takie, on je po prostu czuł, on wkładał na nim serce na tym kowadle, no i cała jego dusza, no to się po prostu rozlewała w te wzory, które wykonywał. Zobaczmy zatem tę ślebodną kuźnię Władysława Gąsienicy Makowskiego. Kuźnia, jak wszyscy Państwo widzicie, nadal działa i praca tutaj jest kontynuowana. W świętej pamięci Władysław Gąsienica Makowski był bardzo szczególnym człowiekiem dla Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, bowiem od początku festiwalu robił co roku znaczek festiwalowy. Jak to z tymi znaczkami było? I zapytam jeszcze od razu o to, skąd były te idee i jak to się brało, bo w każdym folderze festiwalowym można znaleźć przepiękny opis i całą ideę tego znaczka, więc o to bym chciała zapytać. Skąd to się wzięło? Tato był również metaloplastykiem, bardzo lubiał miedź, kubrom. Te miedzi po prostu się też, że tak powiem, wyżywał artystycznie. No i jak tutaj zaprosili go do udziału w festiwalu, a festiwal był jego takim no wielkim wyzwaniem, lubiał uczestniczyć w festiwalu jako mieszkaniec Zakopanego. Nie ino, że coś robił, tylko że po prostu szedł, bo ta kultura ludowa, ludzi Karpat, ludzi gór bardzo go fascynowała. No i przysłał mu, żeby zrobił jakiś znaczek. No i te znaczki tata wymyślał sobie znaczek, albo cyrpok, no to czemu cyrpok, no bo cyrpiemy z góralskiej tradycji, z góralskiej kultury. I różne rodzaje górol z fajką. No wszelnie jakie było tych znaczków chyba ze 20. No i tak to było, że on mi wyopowiadał, a ty mówi, teraz to można pisać. To, co ja opowiedział, no tata miał krótkie słowa, a ja musiał to trochę rozbudować, ale on mi powiedział, w czym jest sens danego znaczka, który po prostu symbolizował dany festiwal. Na przykład festiwal miał 18 lat, no to już był dorosły, trzeba było jucha za dorosłego zrobić. Także tych znaczków było chyba ze 20 przez ojca robionych. Mamy tutaj taką małą kolekcję, to Państwo tu zobaczą. I te znaczki, on się cieszył tymi znaczkami. Na festiwal jak przychodziły, no tam strasznie dużo ludzi wtedy uczestniczyło, tłumy, bieda się było dostać. No dzisiaj jest pandemia, to się nie dostaniemy, ale te wspomnienia są gdzieś w nas, bo społeczność lokalna bardzo uczestniczyła w festiwalu. To nie był festiwal dla gości, to było festiwal dla nas, a przy tym się bawili goście. I myślę, że ta idea festiwalu, która dalej trwa, ma ten główny cel, że spotkajmy ludzi gór, niech się spotkają ludzie gór, a niech, że się ktoś przycini, troszkę ucieszy. I tak to było postrzegane też właśnie przez ojca tu w kuźni. Znaczki ojciec wykonywał i do Chicago, bo jak podlunęli tu nos, to tam był festiwal na góralską nutę, no to też trzeba było te znaczki tam robić do Ameryki, no innego rodzaju, ale też miedziane, żeby długo przetrwały. No i także zespół z Turcji zamówił takie znaczki swoje na swój festiwal, także nasz festiwal promieniował do Ameryki i nawet tutaj do Azji, że po prostu znaczki festiwalu folkloru ziem górskiej zakopiańskiego, inne wzory oczywiście, ale inspirowały inne kraje, żeby też mieć coś znacznego.
Ta tradycja znaczków festiwalowych utrzymała się do dnia dzisiejszego. Właściwie każdy festiwal ma ten swój znaczek festiwalowy. One są również związane w tej chwili z tematem festiwalu, ale jednak ta tradycja zapoczątkowana przez świętej pamięci Władysława nadal w festiwalu folkloru trwa, co cieszy, bo jednak kolekcjonerzy zbierają i są takie kolekcje. Tutaj muszę wspomnieć panią Halinę Bachledę-Księdzulasz, która ma absolutnie wszystkie znaczki pozbierane. Nawet muszę powiedzieć, że Festiwal Folkloru jako instytucja nie ma pełnego zbioru, takiego jak pani Halina. Także bardzo się cieszymy, że ta tradycja również trwa. Jesteśmy w kuźni i chciałabym zapytać o te wszystkie... O te wszystkie tutaj sprzęta do kuźni. Jest z nami Janusz Gąsienica Makowski, syn świętej pamięci Władysława i pan Andrzej Kowalczyk, zięć, którzy razem również w kuźni pracują do chwili obecnej. Jest tych sprzętów dużo, ale one są takie bardzo specyficzne. Proszę powiedzieć o... Jak państwo zauważyli, tu mamy szereg różnych młotków, to są takie stemple nasze do ozdoby materiałów, wykonane własnoręcznie przez ojca. To są różne wzory, zależy jaki element wykonujemy, one są używane. Oprócz tego te młotki, nie dość, że mają swój kształt, to są jeszcze zdobione. Właśnie to jest niesamowite, zdobione. Raczej rzadko się zdobi chyba. No ale my przede wszystkim były zdobione, że sąsiedzi przychodzili, pożyczali młotki i potem się okazało, że nikt nie brał. A potem się okazuje, że u niego młotek znajdujemy wykonany z takimi różnymi elementami. Wtedy... Czyli to było takie charakterystyczne dla pana Władysława, tak? Tak. No i tu i co chciałem jeszcze powiedzieć, że my wykonywaliśmy dużo nagród tych ciupak góralskich, pierwsza, druga, trzecia nagroda. Jeszcze doktor Rajfus, co był całym tym w jury. No i szereg różnych jeszcze spinek i takich różnych elementów. Albo i oprócz tego jeszcze nagrody kogutka, to zaś zamawiali ze Sącza, typowo dla publiczności. No i tu mamy pokazane jeszcze kowada zdobione przez ojca, które są parę, no jest w Polsce takich wytagowanych i to ojciec wszystko na zimno takimi dłutami wybijał to. Właśnie, bo ja pamiętam te nagrody festiwalowe również z opisów oczywiście, gdzie były właśnie złota, srebrna i brązowa ciupaga była wykonywana tutaj w tej kuźni. I też wiem, że profesor Rajfus był dosyć częstym gościem tutaj. Był częstym gościem, bo on lubiał te właśnie nasze wyroby, które my wykonywaliśmy, te ciupagi. Jak później się okazało, zaczęli robić już, my przestali, zaczęli sprowadzać takie, no odlewane takie, wie pani, nie ręcznie robione, tylko już bardziej spod matrycy robione. Ale też tutaj profesor Rajfus, jak gościł, to wiem, że lubiał też rozmawiać z Władysławem, tak? Że to nie były tylko wyroby, ale też takie... No oni mieli wspólny temat, tam rozmawiali nie jedną godzinę, bo parę godzin. To skutkowało tym, że nieraz pan Rajfus spóźnił się na rozpoczęcie festiwalu, bo tak się zasiedzieli, że ten. Czyli... Oprócz tego jeszcze tu szwagier powie, że mamy... Inne też narzędzia, panie Andrzeju. Narzędzia jak młotki, no to i muszą być kleszcze. No to zobaczmy na te kleszcze. Mamy komplet kleszczy. Kleszczy, tak samo, każde kleszcze są do czegoś przeznaczone i każdy ma swój kształt. Czyli załóżmy, to są do okrągłych prętów, prawda? Tu są do płaskowniczków. I też można zobaczyć, że te kleszcze też są zdobione. Czyli nie tylko młotki, ale i kleszcze są zdobione, prawda? No, teściu mój.
też wszędzie starał się właśnie zdobić. No, tak na podhalu, wszędzie twórcy zdobili wszystko, no, czy stołki, czy łóżka, czy drzwi, wszystko jest zdobione. No to niestety to jest nasz tu region podhalański taki, nie? Specyfika. No. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie, nie jest takie powszechne, żeby zdobić narzędzia. Nie, no, nie, to akurat się nie spotkaliśmy nigdzie, bo jeździmy na konkursy kowalstwa i pokazy i każdy ma takie swoje, ale nie widzieliśmy żadnych takich właśnie młotków zdobionych, nic z tego. No teraz może już naśladują, bo sytuacja była taka, że jak jeździliśmy do Wojciechowa tam na konkursy kowalstwa, więc Jacek świętej pamięci też był przeciwny temu, że nasze wzory, zdobnictwo przenosili tam w stronę Opola. Nagle po 3 latach przyjeżdżają i mają podobne wzorniki jak my. No i takie były, troszkę były problemy później z tym. Także że był konflikt między tu Podhalem a polską resztą, no bo to im się podobały te wzory, ale oni przenosili te wzory tu podhalańskie na swoje tereny, gdzie tam tego nigdy nie było, nie? No i takie były czasem problemy, no ale jakoś by się zawsze dogadywali. No tu mamy palenisko oczywiście, no to podstawa, tak? Czyli palenisko. Tak samo można zobaczyć, to wszystko okute jest pięknie, cała rama. I także to palenisko nie jest takie proste, takie toporne, no jest. Teściu starał się wszystko to wyzdobić, byśmy też tu pomagali. Ta kuźnia jest jużdową kuźnią, bo starsza była za wodą, tak Janek? A ta jest kuźnia przeniesiona na 62 rok, czyli tu ta kuźnia ma już tyle lat. A tamta była wcześniej, jeszcze tam 10 czy 15 lat za wodą. Czyli te wszystkie jak gdyby narzędzia, to wszystko przeniesione zostało tu. No i teraz malunki, te wszystkie, jak można zobaczyć na ścianach, no, akurat żeśmy wytynkowali tą kuźnię, no i teściu, więc co to takie puste ściany, no to trzeba coś zrobić, no i trzeba malować węglem, no i wszystko to fajnie pomalował, nawet kilka wzorów tam jest, prawda, świeczniki, kogutki, jakieś takie lampy, żyrandole, nie, można zauważyć po ścianach zawiasy, no i to dość fajnie wygląda, no też akurat żeśmy nie zauważyli nigdzie, żeby kuźnia była taka malowana w sumie. No właśnie, to jest takie bardzo charakterystyczne chyba dla was tylko tutaj, ja też nie widziałam nigdzie. No później ludzie też patrują, później przenoszą, tak jak mówię, nie, coś ładnego jest, to tak, czy strój góralski, coś się zobaczy, to się przenosi, no, to co się podoba. Wiemy, że już o świętej pamięci Władysławie, o tym, że zaczął i tutaj robił. A jak to z wami było? Jak to się stało, że panowie zaczęliście tutaj w ogóle? No bo to pan Janusz to jest jednak syn, ale pan tutaj też, tak, panie Andrzeju. Jak pan się tu znalazł? Ja zacząłem pracę tu w kuźni jako mały chłopiec przy tłuczeniu. Wtedy nie było takich drobnych koksów, tylko takie były duże i trzeba było ten koks potłuc na mniejsze kawałki, żeby dobry żar dawały i ten. No i potem tak powolutku zacząłem i ojciec mi pokazał, jak się prostuje. Te główne takie operacje kowalskie, które kowal powinien znać i wiedzieć, nie? No i tak powolutku, także już prawie od, jak jeszcze skończyłem szkołę podstawową, już zacząłem sam wykonywać po niektóre takie lżejsze prace. No. Potem skończyłem zasadniczą szkołę zawodową u Salezjan, gdzie też tam miałem przejścia kowalskie, także ja już w tej dziedzinie byłem bardzo zorientowany i to dla mnie to nie było żadne tam jakieś trudności. No i potem jakbym przyjechał, skończył szkołę, tu chodziłem do technikum. No i z ojcem tam my zawsze robili, no wykonywali wyroby. Także poznałem dziewczynę, to nawet nie mogłem iść na randkę. Umówiłem się na godzinę na przykład 19:20, no to my jeszcze do godziny 11:00 robili w kuźni. Także człowiek potem ino leciał jak ten, ale jakoś to przechodziło. Ojcu nie powiedziałeś nic, że musisz iść, bo ważniejsza była robota. Ale miłość się znalazła w życiu też. No i miłość się znalazła, czekała, no i jakoś to wyszło. Także nie narzekam. Chciałem jeszcze powiedzieć, że przy tej pracy to nie ino jest, żeby ten, tylko człowiek musi mieć w głowie, co chce robić, gdzie, jak uderzyć w materiał, żeby nie ubić się, nie naciągnąć te ręki, żeby to jakoś wychodziło.
mieliśmy, ja oprócz tego jeszcze uczyłem w szkole i też wykonywali tam podstawowe te operacje, nie? No i uczniowie się pytają, że jak to jest, że pan ino parę razy uderzył i to jest proste, a my bijemy i to się nam cały czas podkrzywia, nie? Mówię, to musicie obserwować materiał, gdzie uderzyć, w które miejsce, delikatniej, gdzie trzeba mocniej i wtedy zauważysz, że ci prostuje i wykonujesz taki ten. Także nie narzekam, w szkole pracowałem 25 lat, no i później poszedłem na tą emeryturę, tą szkolną. Oprócz tego jeszcze tu miałem swoje lata. Zresztą ta młodzież przedtem była inna, potem się zrobiła inna. Człowiek już, no nie chciał się już tak naciągać z tymi młodymi, bo wie pani jak to jest. Nie miał nauczyciel żadnego później autorytetu, bo uczniowie więcej mieli do gadania jak nauczyciel. No. Tak to czasem bywa. A panie Andrzeju, a pan, jak się pan znalazł tutaj w tej kuźni? No ja znalazłem się, no, wrodziłem się, wrzeniłem się. No, jednak czas na miłość był tym razem. Wrzeniłem się w rodzinę Gąsienicy Makowskiej, no, poślubiłem małżonkę Małgosię, czyli córkę Władysława. No i od razu przypadło mi to do gustu, że też byłem po szkole zawodowej takiej ślusarskiej. I pierwsze moje kroki w sumie spotkałem w kowalstwo na praktyce tu w Zakopane, na bazie MPGK była kuźnia, gdzie tam by właśnie robili resory takie, przeklipywali. No i tam spotkałem Józka Kułacha z Krzeptówek. Prawda? No tam też trochę mi pokazywał, znaczy, bo ja na nim wiele pracowałem, ale tam za lata byłem do kuźni, bo to też pośród sesji byłem. No później jak tu się właśnie wrzeniłem w tą rodzinę, no to teściu nie powiem, bo bardzo mnie przyjął no, z otwartymi rękami, bo zawsze w kuźni jak ktoś umie coś takiego robić, to mówi nie ma sprawy, jak no, masz ochotę. No a to mnie pociągał, przynajmniej metal mnie bardzo pociągał, bo drewno mnie raczej tak nie pociąga jak metal. To jednak to też trzeba mieć zamiłowanie do metalu. No i tak się moja zaczęła przygoda z kowalstwem od 1980 roku. No, czyli zacząłem tu pomagać jako pomocnik, czyli pierwszy jako pomocnik pobić młotem, to ojciec tam był jako cały szef w kuźni, nie? A myśmy jako młotowi byli. No. No i takie największe te dzieła właśnie nasze, które wyszły to w kościół, nie? W sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, no tam prawie 10 lat żeśmy kuli. To wszystko ręcznie tu na tych kowadach żeśmy odkuli. No a później, no to jak już też zacząłem pracować w szkole, szwagier mnie zaściągnął, mówi, no chodź, bo na kuźni potrzeba tam, bo akurat było tyle grup, tyle roczników, że szwagier Janek nie dał rady obgonić to wszystko, jeszcze do Stanów pojechał. Więc mówi, chodź, na kuźni tam nauczysz tych chłopców tam w budowlance. No i też zacząłem, tak jak Janek, nauczać te młode adepty. Z tym, że to nie były typowe jak gdyby nauka zawodu, tylko to było przy technikum regionalnym były takie zajęcia kowalstwa, nie? Czyli oni mieli takie, żeby się nauczyli jak się obchodzić z tym, bo to regionalizm był w ten czas. W 2005 zlikwidowali, czyli Unia po prostu powiedziała, nie wolno regionalizmu, więc szkołę. Ten oddział technikum regionalnego zlikwidowali, został technikum ogólnym. No tam żeśmy też prowadzili chwilkę, no ale to już nie było to. No niemniej jednak kuźnia działa do tej pory. Nie wiem, czy macie państwo jeszcze jakichś uczniów, czy przychodzą? Znaczy się w tej chwili nie mamy uczniów, bo staramy się tu raczej, bo to wymaga szkoleń tych wszystkich, ale na przykład robimy pokazy, na przykład dla uczniów szkół tu naszych, jak przychodzą nauczyciele, młodzież przychodzi, to im pokażemy tam, jak się to wszystko robi, bardzo są zadowoleni, no także. Tu mamy kontakty, no z muzeum mamy też kontakt, prawda, takie roboty remontowe jakieś wykonujemy, takie to typowe, specyficzne takie roboty starodawne, te metody takie, nie tak jak teraz spawanie, tylko trzeba nitowanie, to wszystko robimy. Obecnie też dużo mamy krzyży takich, bo jest sytuacja, że bardzo dużo się restauruje kościołów, więc Józek Pawlikowski zaś bardzo często tu przywozi nam kule do remontu, no i krzyże robimy z miedzi, nowe krzyże. No w tej chwili też mamy projekt nam przywiózł, żebyśmy zrobili, odrestaurowali krzyż. To jest w sumie krzyż nie nasz, tylko prawosławny, więc cerkwia prawosławna tu gdzieś tam na ziemiach Łękowskich, czy gdzieś tam w tych terenach. Także pracy mamy dużo. No robiliśmy też, okuliśmy do mszany kościół Miłosierdzia Bożego z krzyżem.
z zawiasami, z klamkami w Szyżycu, jeszcze tam obok kościele, także przeskakujemy na tamte tereny, bo tu już kościoły są zrobione, a tam zaś tamte tereny są, przyjeżdżają, żebyśmy tam też robili, nie? No, ksiądz Parzy Ignat tu, bo też uczył w budowlance, przyjechał w Zemszany, mówię, chodźcie, musicie wy tam okuć ten kościół, bo no i tak żeśmy pojechali z Jankiem, no, żeśmy to starali się tam wykonać. No, jak żeśmy zrobili jeden, to za chwilę następni poprzyjeżdżali, no, tak się to ciągnie cały czas. A ostatnie takie wasza praca tutaj w Zakopanem to jest Willa Koliba po restauracji, przepiękne barierki i też właśnie te kute rzeczy w waszym wykonaniu, też można zobaczyć. Pan Makowski, no, przyjechał, mówi, no kurde, no kto jak to, ale musicie to zrobić, no bo to, no, to musi być fajnie to zrobione, także no pan Zbyszek możesz też ma taką, to, że musi być to wykonane super, no to nie może tak być odwalone, nieprawda? Więc pod jego kontrolą też żeśmy to wszystko robili. No jako konserwator zabytków pan Zbyszek Mojżesz też tu mówił, że to tak, żebyście fajnie, no i to staraliśmy się to zrobić jak najlepiej, no. Tak, żeby to świat przyjeżdża tu do nas, żeby widzieli, że nie, no, my potrafimy śpiewać, grać, czy coś tego, ale też potrafimy kłuć, że widzisz różne rzeczy, tak? No i tyle. Pamiętam z tego, co opowiadał mi syn Andrzej, pamiętam takie zdanie, że padło, że z kuźni u Makowskich nie może wyjść byle co, że to jest, jakość jest najważniejsza i tu widać tą jakość i właśnie to, że wszystko musi być zrobione jak najlepiej. Kuźnia działa, zaraz zobaczymy jak ta kuźnia działa, ale przejdźmy jeszcze, bo jest kolejne pokolenie również gąsienców Makowskich, które tworzy i działa w metalu. Myślę, że przejęło talenty od dziadka, od ojca. Zapraszam, zobaczmy jeszcze kolejne pokolenie. Paweł Gąsienica Makowski to kolejne pokolenie wnuk świętej pamięci Władysława. Robi spinki. Sam, przepiękne, wspaniałe. Skąd to się zaczęło? Jak to w ogóle tu był ten początek? Początek był taki, że no, tak, to jest rodzina Kowalska, tak? Wakacje były, było się dzieckiem, tam nie wiem, 8 lat, 7 lat, to zawsze jakaś praca była przy kuźni, typu malowanie jakichś barierek, tak, wiadomo, prace takie, przy których się dziecko nie skaleczyło, tak, czyli pędzel do ręki i poznawanie, dotykanie tego żelaza. No ale jak się patrzyło na tą pracę przy okazji, no to patrzyło się, to dziadek robi te spinki, tak, i chciało się to robić, ale no nie pozwalał na początku, bo to są ostre narzędzia, tak. No i później, jak już miałem 12 lat, dziadek mi pozwolił tą pierwszą spinkę zrobić, tak, bo widział, że garnę do tej roboty, tak, że chcę tu mu coś podpiło, podpiłowałem mu tej spinki do tamto. No i zrobiłem przy jego oku pierwszą spinkę, tak. Resztę później powiedział, że masz tu moje wzory, tak, mamy tu pełno wzorów, są to jego wzory, tak. Możesz robić te spinki, moje wzory, ale też rób coś nowego, coś swojego, żeby też było znać później na weselach, jak zobaczysz spinkę, o, to jest moja spinka, a nie będziesz myślał, czy to jest dziadka, czy to jest wujka, tak? Tylko już będziesz wiedział od razu z daleka, że to już jest twoje, tak? Że tworzę bardziej indywidualne rzeczy i staram się właśnie narzucać swój styl. Mimo wszystko tam dusza dziadka w tych spinkach jest, tak? Bo robię na jego wybijakach, tak? Które tworzył. No, chciałem robić sam swoje wybijaki, ale po co, jak ja mam tego tutaj tyle, że to jest bez sensu po prostu, nie? Działam na jego narzędziach, które sam ręcznie zrobił. No i co? Cieszy mnie to bardzo, lubię to, to jest moje hobby bardziej, tak? Robię też jakieś większe tam prace typu, nie wiem, 50 spinek tak dla jakiejś gminy czy coś, ale wolę jednak robić tam jedną spinkę sobie, posiedzieć na niej dłużej i dopracować ją tak, że jest unikalna i wiem, że taka druga się nie powtórzy, tak? No właśnie, ale są też i okucia do piór, i zamknięcia góralskich korali dla kobiet, są też rozety dla kobiet, jest dużo takich wzorów, ale są właśnie one bardzo specyficzne, bardzo oryginalne. Tak. Wracając właśnie do na przykład zapięcia do korali, zacząłem na przykład, bo mój pradziadek, nie dziadek, a pradziadek, pierwsze spinki, jakie tworzył, były okrągłe, tak? No i chciałem zrobić jakiś fajny wzór, nowy, okrągłej spinki, taki już konkretny, tak? No i z automatu żona zobaczyła, kurczę, fajnie to robisz, nie może zrobić mniejszego, byś mi zapięcie zrobił do korali. Mówię, że jasne, nie ma problemu, zrobię, tylko popracowałem chwilę, pomyślałem, jak to zrobić, żeby nie było też dwóch rozet, tylko żeby się zapinało w jedną rozetę, tak?
Co tam jeszcze? No, zapięcie, okucie do piór. To robiło się, kiedyś dziadek raz pokazał, tak, a później to, nie robiłem tego na co dzień, bo robiłem spinki, tak. I teraz przyszedł chłopak, on chce z koniem, tak, no to twarz konia zrobiłem i już mu jakoś to przekazałem, ktoś to zobaczył, mówi, kurde, ja chcę z jeleniem, nie, ja chcę z tym i no i tak, tak tworzę po prostu. Zawsze pytam osoby, która przychodzi do mnie pod spinkę, co by chciała, czy chce, czasem jest tak, że ktoś jest pod jakiegoś znaku zodiaku, tak na przykład baran, no to on chce mieć barany, tam na przykład, no to robię mu takie rzeczy, tak. Mało osób jest takich, co po prostu zrobi takie coś, powie, że ja mam swój wzór i albo bierzesz to, albo szukaj sobie gdzie indziej, nie? No bo ja wiem, że też te osoby, które tak odmawiają, no to ja wiem, że bo to jest ciężka praca, trzeba to wymyśleć, narysować, żeby to jakoś wyglądało, tak? Na przykład zrobi się orła, żeby ten orzeł też nie wyglądał jak kura, no bo też może tak wyjść, bo to są bardzo małe, drobne rzeczy i trzeba precyzyjnie wszystko zrobić, tak? Jedno uderzenie złe i już może, no może wyjść, ciężko potem to naprawić, nie ma takiej opcji, żeby to naprawić, nie? W każdej kuźni jest takie bardzo specyficzne miejsce, w którym są pokazane gwoździe wbite. Skąd te gwoździe i dlaczego, skąd to się bierze? Chciałem zaznaczyć, że jak ojciec zaczął właśnie trudnić się kowalstwem, to zrobił takie postanowienie, że na każdy pierwszy Wielki Piątek na znak ukrzyżowania Pana Jezusa Chrystusa wykonywał 3 gwoździe i wtedy robota była zakończona. I tu mamy właśnie pokazane gwoździe. To jest część jeszcze tej ze starej kuźni, a resztę to już jest co roku, i można zauważyć, że co roku jest każdy gwóźdź inaczej wykonywany. I właśnie jak ojciec później umarł, my teraz kontynuujemy dalej tą tradycję i wykonujemy, zaś przybijamy na futrynie z drugiej strony. Także. Skąd pomysły na te gwoździe? Bo tak jak pan mówi, co roku jest inny, no, i skąd ten wzór? To nieraz tak człowiek popatrzy po tych gwoździach, a tego nie było tak z głowy, no. To tu doda troszkę, po niektóre są niby pokazane trochę podobne, ale zawsze któryś gwóźdź ma inaczej uderzenie, inaczej rozwinięcie tego listka i także jest każdy inny. Każdy inny. No trudno, bo można byłoby robić wszystkie jednakowe, ale my chcieli zrobić, żeby to nie było taki ten, tylko żeby oznaczało co roku inny gwóźdź. No na przykład mamy ostatnie, czyli my już wiemy, który to rok był. I też wiemy w sumie, ile kuźnia działa, tak? Ile kuźnia. No tu jeszcze brakuje chyba 10 takich potrójnych z tamtej kuźni, bo jak się tam spaliło później, to tam już zostało. A tak to już wiemy po kolei, tu mamy poprzybijane. Jakby my cofali się od tyłu, to dojdziemy, które tamte były robione. Bardzo dziękujemy. Gościliśmy dzisiaj z festiwalem w kuźni rodzinnej Gąsieniców Makowskich. Naszymi gośćmi byli pan Andrzej Kowalczyk, Janusz Gąsienica Makowski, Paweł Gąsienica Makowski, Andrzej Gąsienica Makowski i opowiadali o swoim nieżyjącym właśnie świętej pamięci ojcu Władysławie. Ojciec Stasiu się uśmiecha, że fajnie robota idzie. Tak, nie? Ciekawe zdjęcie z tego, nie? Chyba jest zadowolony. Pilnuje nawet. Mój dziadek, też Władysław, był spinkarzem. I jak ojciec zaczął kłuć, to mu go do chłopce, nie bierz się za to kowalkę, bo jesteś taki chudy, a do kowalki to musi być kawał chłopa, co byś ty tam mógł wykuć. A tata sam go do tak mówi, ja wiem jak chcę zaciąć i będę se kuł. I to se kowadło, ojciec mu kupił no i młotek i temu zaczął po te kuć, ale też spinki robił. Mój dziadek zaś rod się widział w spinkach i chcę powiedzieć tak, że kozdy z wnuków, czy prawnuków dziadka Władysława i wnuków Władysława umie se spinkę zrobić i robić se spinki i robią. A jeden syn mój też Paweł robi. Taki wierszyk dla dziadka mojego spinkorza. Mój dziadek spinki robił do kosulek białych lnianych, lojuchasów, lochudobnych i do chrubych gazdów basów. Przy spinkach łańcuszki z kistkami merdały, siumnego juchasa jazę piersi krały. Bacowie zaś mieli do fajek przekolat, spoloną habrykę,
trzeba było wydłubać. Znaki w selni, jakie na spineckach były, tego co ją nosił, Ładzłego broniły. Choć dziadek już z ograń poseł Łotwocywać przekazał rodzinie jako zirektować. Bez to kiese spinki loku go robimy, to dziadka spinkorza na chwilę zboczymy. Spinka góralsko to mówi o takich czterech wartościach góroli. O wierze, że są wierni, że są bitni, to są kule, że są zalubieni w swoich babach i swojej dziedzinie i w tradycji, czyli wiara, miłość, tradycja, no i najważniejsze, co jest, góralsko ślebole. To spinka o tym mówi, a każdy, kto by spinkę zrobił, taki prawdziwy górol, to nie chce takiej maszynowej spinki, jakiejś jest matryc, bo chce spinkę sobie, i chociaż jeden znaczek był inny, bo to jego spinka. I sam ją nosi, bo to jest taki góralski amulet, można powiedzieć. Kiedyś spinało się koszule, dziś bardziej to się reprezentuje to, co, kim jestem, co robię, jak się cieszę w tej tradycji. To też inne, jedne spinki noszą i koniarze, inni se piszą polowace, kowole inaczej. Kozdy bacowie swoje z drugimi przekolacami, bo muszą tam fajkę przedłubać. Także spinka jest takim symbolem, no, najprawdziwszym symbolem ludzi gór.